uzdrowienie. Kto by nie chciał? Kto by nie chciał, żeby uzdrowienie przyszło najlepiej szybko i łatwo, żeby rozwiązały się problemy? Nie wiem, czy wiecie, że uzdrowienia to był pomysł Jezusa na głoszenie Ewangelii. Przecież początki były takie, że poszedł na dzieło galilejskie, zamieszkał do Piotra. Uzdrowił go teściowo. Jego teściowo było zdrowe. To już wszyscy wokoło wiedzieli, że on uzdrawia. I wokół domu Piotra i Jezusa zgromadził się tłum ludzi. Pierwszy raz zgromadził się tłum ludzi, których Jezus uzdrawiał. Miał słuchaczy, dlatego że uzdrawiał. Do nocy uzdrawiał, no chyba tak skutecznie, że w końcu wyciszyło się, ludzie się rozeszli. Poszli spać, ale Jezus poszedł na pustynię modlić się i po prostu uciekł stamtąd. Przecież mógł być lokalnym uzdrowicielem, ale musiał wychodzić. Ale kiedy go znaleźli na pustkowiu, powiedział, że przecież musi iść do Kronowiną dalej do innych. Uzdrowienie. Metoda Jezusa na zgromadzenie tłumu. Po to, żeby mógł do niego głosić Ewangelię. Tłumy były wielkie. Możemy je przeliczyć chociażby przy okazji rozmnożenia chleba. Nie wiem, jak jednym głosem, jednym gardłem można by było nagłosić między 7 a 10 tysięcy ludzi. Da się to obliczyć przy okazji rozmnożenia chleba. Za każdym razem jednak Jezus wycofywał się. Przecież gdyby jego główną misją, powołanie, było uzdrawianie czy rozmnażanie chleba, to mogło przez te 2000 lat nieustannie ją pędzić. Zawsze są chorzy, zawsze są głodni. Dlaczego Jezus nie chciał być jedną wielką piekarną do rozwiązania problemu głodu? Znamy na to pytanie i odpowiedź. Pamiętacie niedzielę domową? Jezus zbierał do Jerozolimy na ośrodku przyczepi Hosanna narodowi Dawida. Ale kilka dni później znaleźli się ludzie, którzy jedną przyczepi ukrzyżuj go. Czy ludzie przez te kilka dni zmienili się? Mam na to inną koncepcję. Ta koncepcja bierze się z takiej historii, jak Jezus uzdrowił 10 prędowatych, kazał mu się pokazać kapłanom. Ale tylko jeden zdobył się na ten akt wdzięczności i zgłosił się jako kapłana, a 9 nie. W domyśle tylko w tym jednym uzdrowienie zostały utrwalone. A w pozostałych 9 przypadkach, ponieważ uzdrowienie miało źródło duchowe, choroba wróciła. Myślę sobie, że ukrzyżuj krzyczeli pewnie ci, którzy może być
uzdrowienia, uwolnienia karmienia. Ale pytanie, kiedy wrócił, choroby wróciły i byli rozczarowani. Mieli uraz. Nie dostali tego, co chcieli. A oczekiwania są śmiercionośne. Dlatego uzdrowienie nie jest największą łaską, którą możemy doświadczyć. Jest przypadkiem, jest okolicznością, jest wydarzeniem. Ewangelia jednak nie jest dla tych, którzy biegają za uzdrowieniem, ale dla tych, którzy pracują nad sobą. Bądźcie doskonali, tak jak Ojciec nasz niebieski, którzy uczą się Ewangelii, uczą się życia pełnego ideałów. Po prostu nad sobą pracują. W zdrowym ciele zdrowy duch. Zdrowy duch wspiera zdrowe ciało. Jezus, który miał uzdrawiać, a pewnie i nie walczyć. Judasz myślał, że jego zdradzi, to sprowokuje Jezusa, by wygrać wszystko okupane na miecze, albo na moce, albo na siły. Nie zrobił tak, nie przyniósł sobie ulgi, ale miał na tyle zdenerwowane ciało, że doniósł krzyż, aż na sam koniec, na miejsce, gdzie go ukrzyżowano. Znamy stację drogi krzyżowej. Znamy historię Jezusa. Gdy wyniszczanego przed śmiercią. Dlatego znając Ewangelię i tę historię, powiedział nam jeszcze raz i głośno. Owszem, uzdrowienie jest może dobrym pretekstem, żeby trafić do Jezusa. Ale decyzja powinna być na pójście za Nim i praca nad sobą, praca nad swoją ewangelicznością, swoim idealizmem, swoim wytrenowaniem, swoją siłą, swoją odwagą, swoim charakterem. Skoro Jezus wysłał swoje odwrotne na krańce świata. No i potem poznamy historię. Jeden chyba do Hiszpanii, jeden chyba do Indii. Był tutaj, był tamten, było to życie. No nie wysłał, ale nie wysyła ludzi bez charakteru. Nie wysyła ludzi w lęku. Wysyła ludzi, którzy podjęli się drogi bohatera. Za dużo takiego jest opowiadania, jak to było takie miłe i ciepłe. Jego uczniowie byli bohaterami. Powalicie zamknięci w liczebniku, ale moc Ducha Świętego zaraz otworzyli drzwi i poszli na krańce świata. Wszyscy zamknięci w Duchu Świętego od Kapara byli i stali się naczelnikami. To jest prawdziwa moc Ewangelii. Ludzie, którzy idą za Jezusem w mocy Jego ideałów.